koniec! Hmm? Manu, jak myślisz, gdzie jesteśmy? W Wietnamie? Uff, aż tu gorąco. A powietrze jest wilgotne, jestem cały spocony. Chodź, rozejrzyjmy się. Ale uważaj, wszędzie są kartony. Co mówisz? Auć! Co tu się dzieje? Kim jesteście? Czyżby nas znaleźli? Cześć, przepraszam, że cię przestraszyliśmy. Nie jesteśmy złodziejami. My tylko chcieliśmy dostać się do Wietnamu, żeby odwiedzić tamtejszych chrześcijan. Chcieliście odwiedzić chrześcijan i trafiliście właśnie tutaj? To musi być Boży plan. Co masz na myśli? I jak się nazywasz? Gdzie my jesteśmy? Nazywam się Tong, a wy trafiliście do tajnej kryjówki. Myślę, że to nie jest przypadek. Zdradzę wam sekret. W tych kartonach znajdują się wietnamskie Biblie dla dzieci. Chciałem dziś zawieźć część z nich do chrześcijańskiej wioski, ale nie jestem w stanie zrobić tego sam. Myślę, że zostaliście tu posłani przez Pana Boga. Pomożecie mi? Z przyjemnością. Biblie dla dzieci wyglądają świetnie. Tak, i mają mnóstwo obrazków. Dokąd mamy zanieść te kartony? Nie możemy zabrać wszystkich kartonów. Pojedziemy do dżungli skuterami, więc możemy wziąć ze sobą tylko kilka Biblii. Ale czy jesteście pewni? To może być niebezpieczne. Jak to niebezpieczne? Jak wam to wytłumaczyć? Jedziemy do chrześcijańskiej wioski plemienia Mong. Mong należą do rdzennych mieszkańców Wietnamu i nie są szczególnie lubiani przez innych Wietnamczyków. Jeśli ktoś dowie się, że Mongowie, których odwiedzamy, są chrześcijanami, to mogą mieć poważne kłopoty. To znaczy, że są prześladowani. Jakie to niesprawiedliwe! Chciałbym im pomóc. Co myślisz, Manu? Zgadzam się z tobą. Nie marnujmy czasu. Zabierzmy się do pracy. Wspaniale. Proszę, weźcie tę Biblię. Spotkamy się na zewnątrz. Dobrze, Johnny, możesz jechać ze mną. Manu, ty możesz wziąć drugi skuter. Kaski są na kierownicy. Jesteście gotowi? Jeśli zauważycie, że ktoś nas śledzi, trzymajcie się blisko mnie. Śledzi? Ale kto może nas śledzić? Jeśli wszystko pójdzie gładko, to nikt. O nie! Tego się obawiałem! Manu! Gazu! Dzong! Co się stało? Czy ktoś naprawdę nas śledził? Zgubiliśmy go? Tak mi się wydaje. To był policjant, ale uciekliśmy mu. Manu, świetnie sobie poradziłaś. Johnny, dobra robota. Mam nadzieję, że nie zgubiliśmy żadnej Biblii. 1, 2, 3, 9, 10... Nie, są wszystkie. Bardzo dobrze. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dasz radę przejechać ten ostatni kawałek? Bez problemu. Jesteśmy na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Dong. Przywiozłeś gości? Tak, to jest Manu i Johnny. Pomogli mi przywieźć Biblię. Tak, było naprawdę niebezpiecznie. Byliśmy śledzeni, a potem... Cieszę się, że bezpiecznie tutaj dotarliście. Chwała Panu. Przywieźliście Biblię? Mogę je zobaczyć? Oczywiście, tutaj jest jedna dla ciebie. Manu, Johnny, proszę, rozdajcie resztę Biblii dzieciom. Proszę, ta jest dla ciebie, a tutaj mam jeszcze jedną. Proszę, ta jest dla ciebie. Okej, rozdałem już wszystkie. Ja też, wszystko rozdane. Dzong? Tak? Czy starszy wioski wziął Biblię dla wnuka, czy dla siebie? Ha, dla siebie? Ma kłopoty z czytaniem, a obrazki i prosty język pomagają mu zrozumieć Biblię. To super, że Biblie dla dzieci mogą być używane przez wszystkich, bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Dokładnie. Dzong, cieszę się, że mogliśmy ci pomóc. Dziękujemy za zaufanie. Będziemy modlić się za ciebie i prześladowanych chrześcijan w Wietnamie. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Secret Kids!